Siemano, siemano, witajcie moi drodzy, z tej strony Derek Tracker. Pozdrowienia moi drodzy dla was i zaczynamy film, zaczynamy trasę. Zabieram was dzisiaj w podróż, jedziemy na dwa miejsca rozładunkowe. Mamy tutaj już dokumenty i więc tak, już wam mówię, co ja mam. Na 6 rano muszę być w Eurocashu w Nowej Wsi Wrocławskiej, a później następnie awizację mam na 10 do Sosnowca, do Eurocasha. Dlatego mam godzinę 3.36, oczywiście już po zmianie czasu. Oczywiście w poprzednim filmie widzieliście, jak zmienić w tachografie czas lokalny, tak aby później się inspekcja nie doczepiła, dlaczego uciekła nam gdzieś ta godzina. Co ja wiozę? Już wam mówię, co ja wiozę. Na Sosnowiec mam paprykę żółtą, pomidorka, paprykę czerwoną, a na Eurocasha do Wrocławia zaraz w ogóle wejdziemy na pakę, zobaczymy co tam dokładnie jest, czy to towar w ogóle zabezpieczony jest. A jeżeli chodzi o Nową Wieś Wrocławską, no to mamy pomidora, paprykę żółtą i paprykę czerwoną. Łącznie mam 12 palet. Nie ma co przedłużać, odpalam i odjeżdżam. Zobaczymy zaraz, co na pace mam, jak to wszystko jest zabezpieczone. Karta już się loguje do tachografu, więc śmiało mogę odjechać spod rampy i poczekać jeszcze, żeby tam z 10 minut na młotkach sobie trochę pochodziło to wszystko. Agregat już załączyłem, jak wszedłem do samochodu. Dlatego od razu zaraz wam pokażę, na ile nastawiony jest i tam bla, 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 i tak dalej, nie? Poduszki podniosę. Zawsze akurat pod rampą mam tutaj taką rampę i zawsze spod tej rampy muszę naczepę podnieść na dół. Ojojojoj. Pomidorki są, papryka czerwona i papryczka żółta. Czemu to tak kurde poustawiali dziwnie? Okej, wszystko jasne. Już myślałem, że wiecie, że jak Sosnowiec tutaj napisany jest, to pierwszy Sosnowiec do rozładunku, ale nie jest, bo jest mała paletka, dlatego jest dany Sosnowiec tu, Wrocław jest tu. No i co, reszta idzie na Wrocek. Mam nadzieję, że tam jest odgrodzone tyczkami, bo mi brakło już tyczek. Kuźwa, gdzie te tyczki? Są tam tyczki. Dobra, ja sobie jeszcze zabezpieczę ten towar od razu i ruszamy. Nic więcej nie wymyślę. Tutaj zrobiłem tak, napój w poziomie dwoma tyczkami. Widzicie, jedną i drugą, a jedną dałem w pion. Tam nie mam dojścia w ogóle. Nie mogę przesunąć palety, żeby tutaj dać tyczkę w pionie. Dlatego zrobiłem dwie w poziomie, jedna w pionie i tak powinno być. Nie ma dużo tego, 12 palet. W takim razie lecimy. Zaczepa jest już załadowana, 12 palet mam łącznie, agregat chodzi, 9 stopni ustawione, bo tam papryka ma być chyba, nie powiem wam, nie pamiętam, ale chyba w 7-9 stopni miała być papryka, dlatego pomidora mamy, więc ustawiłem to na 9. No i startuję, 200, nie pamiętam ile tam jest, 225 km. Jestem już, ja pierdzielę, ale kolejki. Przyjechała wycieczka i wszyscy do kasy albo do toalety. Mała czarna wpada na trasę, a ja startuję
I słuchajcie, nie uwierzycie, ale na stacji benzynowej były Rumuny i próbowały mi wiertarkę wcisnąć. Jest taki zawsze do dupy do wyjazd z tego BP, ale bez problemu daje radę, nie? Najważniejsze, że auto zatankowane i się nie muszę martwić, że później na powrocie gdzieś szukać będę musiał stacji benzynowej, tylko na spokojnie teraz zatankowałem i ogień na tłoki. Jest już prawie godzina 6, ja już dojeżdżam do mojego miejsca docelowego. Patrzcie, jaki piękny wschód słońca. Jadę na zachód, a za mną ładny wschód, pięknie słoneczko, wita dzień. Ja już jestem w okolicach brzegu, jeszcze mam jakieś pół godzinki do celu. Jestem na miejscu. Zameldowałem się jakieś 15 minut temu w biurze i już dostałem rampę. 37 rampa. Jest godzina 6.45, jak dobrze pójdzie, tutaj wyjadę o 8. O 8, będę o 10.30 do 11 w Sosnowcu na Eurocashu. Tam do pierwszej. No i dobrze pójdzie. Pierwsza 30 jestem może. Ale muszę zaraz opierdzielić busiarza. Kurde, no. Teraz muszę zadzwonić zaraz, bo jest 37 rampa zajęta. Halo, halo? Halo, dzień dobry panowie kierowca. Wie pani co, 37 nie? Rampa jest zajęta, ale wolna jest 38. Ale to... Na 37 stoi bus. Bus? Tak. No to dobra, to niech tam, to 39, tak? 38 jest wolna. Dobra, to niech będzie 38. Dobra, podjeżdżam, dziękuję bardzo. No. No i widzicie, tak to jest. Busiarz stanął i zablokował. A ja się ustawiam na 38 rampę. Mógłbym tak zostawić, ale dla świętego spokoju wolałem ustawić bardziej do lewej, wyrównać naczepę. I gotowe. Na młoteczkach trochę pochodziło auto, ja tylko wrzucam na pauzę, no idę się zdrzemnąć. Pod rampą jestem, trzeba czekać. Dobra, jestem już rozładowany, idę zobaczyć na pakiet, bo podobno jakieś są zwroty, papryki. Zobaczę, co tam wymyślili. Tu mamy tą żółtą paprykę na Sosnowiec, która będzie też przyjęta, bo tutaj we Wrocław przyjął, więc okej. A tutaj co? Czerwona papryka, podwa jakościowa. Oczywiście palety, ja pierdzielę. No i tak jak było widać, rozładowali mi tylko dwie palety spośród pięciu. Trzy palety papryki czerwonej odrzucili. Temperatura na pewno jest w porządku, bo tak jak miało być, od 7 do 9 było ustawione na 9. Więc być może jakaś skaza jest. Zobaczymy. Póki co no jadę na to mój drugi punkt rozładunkowy do Sosnowca i zobaczymy, co oni tam powiedzą. Tam też do nich wiozę paprykę czerwoną. Chyba, ale zaraz się dowiem. Zobaczymy. Papryka żółta, pomidor. A, jest czerwona, jest. 176 opakowań, czyli tam będą jakieś bodajże dwie palety. To będzie 40. Być może dwie palety będą. Póki co jedziemy, startujemy. Ja wjeżdżam tutaj już na S8 z 35 i kieruję się teraz do zjazdu na A4.
Tak, słucham? Tak, dokładnie. Ile masz palet do nas? 7 palet idzie do was. Na 33 rampę. 33, dobra, podjeżdżam. No, Marka. Dzięki. Tak jak słyszeliście, rampa 33. Podstawiam się. 7 palet do rozładunku i będziemy cisnąć dalej. Idę zrobić wydruk. No i tak jak myślałem, kolejny zwrot. Papryka czerwona. Skazy są, widzicie? Widzicie jaki kolor? Tu jest zielony kolor. Skazy na skórce. A to nie jest, że jest miękka, tylko przebarwienie jest. I tak samo tu. Tu no przebarwienie. I tak samo tutaj. Niedojrzała. Nie wiem o co chodzi. Więc pomidor. O co chodzi z pomidorem? Miękki. Czyli pomidor jest za miękki, a papryka ma skazy koloru. Widzicie u góry tutaj. Oj, dobra, wszystko jasne. Dobra, trzeba zabezpieczyć i wyjeżdżam stąd. I tak mamy zabezpieczone 3 w pionie, 1 w poziomie. Wszystko się trzyma. Zamykamy auto, wyjeżdżamy. Ej, wyjeżdżamy z Eurocasha, jest godzina 12:40 i tak jak mówiłem, około pierwszej będę na bazie. Rozładowany. Pomidor zbyt miękki. No to dlatego był powód pierwszy, że nie przyjęte. Druga rzecz, skaza na papryce. Dobra, trzeba teraz wyjeżdżać. Wyjeżdżam na S1 i będę się zawracał. A tutaj co kolega robi? No tak, fajnie, we dwóch jeszcze. No super. Na kebaba albo na stację benzynową po hot doga. Nie no, super. Mogli bliżej skrzyżowania stanąć. Trzeba wyjeżdżać stąd. Wolno. Dobra, panie i panewki, kończymy na dzisiaj materiał. Jeszcze za chwilę wam pokażę całe spalanie z tej trasy, bo naprawdę jest ciekawy wynik. Jest ciekawy wynik, ale jeszcze chcę zobaczyć do końca, jaki będzie końcowy wynik, jak zjadę na bazę. Dobra, robimy. Z 13:20 zakończyłem. Jeszcze tylko wam na szybko pokażę, jakie mam spalanie. ...28,4 średnie spalanie z długości z 407 km. 400, prawie 10 km przejechane dzisiaj. Zacząłem o godzinie 3:30, kończę 13:20. No to mamy prawie 10 godzin jazdy. Dokładnie, dokładnie. Prawie 10 godzin byłem w pracy. Tak to wygląda moja dzisiejsza dniówka. Więc co, spalanie 28,4 jest ok wynik. Zadowalający. Kończymy. Kończymy materiał.
Kto nie subskrybuje, zostaw suba, zostaw łapę w górę, komentuj mój film. I do zobaczenia w następnych filmach. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć!